Komu i jak można pomóc w przedświąteczny czas, o tym dziś przez cały dzień informowali nasi dziennikarze na antenach TVP Info, TVP1 i TVP3 w specjalnym programie Polska Pomaga wspólnie z Caritas. Telewizja Polska promowała tegoroczną 23. już akcję wigilijne dzieło pomocy dzieciom. W parafiach w całym kraju można kupić świece i tym samym wspomóc dożywianie, naukę i wypoczynek najmłodszych potrzebujących. O szczegółach Katarzyna Kindykiewicz. Każda świeca jest cegiełką. Środki z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom. I choć ceny świec zostały ustalone, to im większe wpłaty, tym większa pomoc. Ważne, żeby przed świętami każdy z nas miał taką refleksję, że nie tylko moja żona, mąż, dzieci, ojciec, matka, brat to są ci, których warto obdarować prezentami gwiazdkowymi, ale tej pomocy potrzebują również nasi sąsiedzi, a nawet ci, których nie znamy. Taka dobroć serca to jest bardzo wskazane. Musimy pomagać, no jakby to było. To jest takim niby obowiązkiem spełniać to, jeszcze jak jesteśmy katolikami. Telewizja Polska relacjonowała dziś akcję z czterech miast. Katowic, Lublina, Zielonej Góry i właśnie z Łodzi. Dla mnie grudzień jest bardzo pracowity, przed świętami. Ja spakowałem wczoraj paczkę dla rodaków na Kresach, dziś jestem w Łodzi, pomagam tutaj w Łodzi, a jutro pomagam w Warszawie, prowadzę koncert charytatywny w Jedynce. Pomaganie jest dla nas ogromnie ważne. My staramy się wspierać jak tylko możemy. Pokazujemy te dobre chwile łodzian i te trudne chwile łodzian, bo właśnie te trudne chwile napędzają te dobre. Łódzka Caritas organizuje także już po raz 14 akcję Serce na Gwiazdkę. Prezenty, dary ludzi dobrego serca zostaną przekazane przez Mikołaja najbiedniejszym rodzinom.